kolejny projekt uchwały Komisji Komunalnej w sprawie zbycia części działki nr 197/19 obręb 12 Krobocza przy ulicy Getla. Paragraf pierwszy. Rada Dzielnicy 5 Krobocza pozytywnie opiniuje wniosek dotyczący zbycia części działki nr 197/19 obręb 12 Krobocza o powierzchni 45,10 hektara. To jest ile? 4,5 metra kwadratowego? Położonej przy ulicy Getla w Krakowie celem poprawy warunków zagospodarowania, to znaczy dopełnienia nieruchomości przyległej. Paragraf drugi, uchwała poniżej wcześniej pojęcia. Ja mogę dwa zdania powiedzieć, tak, o co tutaj chodzi, ponieważ generalnie wszyscy mieszkańcy tejże zacnej ulicy mają ten sam problem, ponieważ ulica miała być z każdej strony szersza o 2 metry, a z różnych przyczyn bliżej nam nieznanych ulica została dalej wąska. W związku z powyższym każdy właściciel nieruchomości po prostu płot dostawił o te 2 metry dalej, mówiąc tak najprościej. I teraz się zaczynają, to znaczy akurat ta działka jest rzeczywiście od początku do końca gminna, natomiast wszystkie pozostałe niby są gminne, gmina bierze za to pieniądze, ale od paru lat toczy się proces o zwrot do właściciela tychże terenów. Także to jest dosłownie parę metrów, chyba dosłownie 2 metry od właściwej granicy, czyli od garażu do ulicy, to jest taki kawałek. Natomiast przy tej okazji może tak porzuciłam propozycję na razie, że jeżeli gmina sprzedaje jakieś swoje działki w danej dzielnicy, to może za te pieniądze po prostu wykupiłaby inne działki w tejże dzielnicy, które z kolei by się przydały, tak jak na przykład w parku Wincentego czy Państwa Bytomska. Bytomska. Sprawdzaliśmy, ulica Rejmonta w połowie prawie jest prywatną ulicą, więc no jest mnóstwo takich kwiatów. Jest dużo takich ulic. Tak. Tak. Ale myślę, to oczywiście należałoby taką uchwałę na kolejny sesję przygotować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie chcę więcej zgłoszeń. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Wstrzymał się od głosu. Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie uchwała została przyjęta.